Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk. Zapraszam na raport PCH24. Dzisiaj w programie między innymi o tym, że nie tylko giganci internetowi mogą blokować, ale sami mogą być blokowani. Powiemy również, czy nadanie państwowego odznaczenia Żorżet Mosbacher to przejaw syndromu sztokholmskiego. Zapytamy się także, czy nadprogramowa śmierć kilkudziesięciu tysięcy Polaków w zeszłym roku. To skutek koronawirusa, czy może zupełnie czego innego. Zapraszam na program i przypominam o możliwości wsparcia naszego kanału. Dostawca internetu z północnego Idaho zablokował dostęp użytkownikom sieci Wi-Fi do Facebooka i Twittera. Swoją decyzję argumentuje spływającymi prośbami o ograniczenie działalności obu platform w związku z zaobserwowaną w ostatnim czasie ich cenzorską praktyką. Firma Your T1 Wi-Fi ograniczyła dostęp do obu platform po tym jak Twitter i Facebook zablokowały konta prezydenta Donalda Trumpa. Firma z siedzibą w Priest River zapewnia usługi internetowe w częściach północnego Idaho. I Spokein w stanie Waszyngton. Jak wynika z treści maila przesłanego do klientów, decyzja zablokowania dostępu do Facebooka i Twittera nastąpiła po otrzymaniu telefonów i wiadomości użytkowników zaniepokojonych cenzorskimi praktykami obu platform. W związku z nieposiadaniem wystarczających umiejętności potrzebnych do obsługi swoich urządzeń klienci zaapelowali o ograniczenie dostępu do social mediów zarówno im oraz ich dzieciom. Nasza firma uważa, że witryna internetowa lub portal społecznościowy nie mają uprawnień do cenzurowania tego, co widzisz lub ukrywania przed Tobą informacji. Czytamy w wiadomości rozesłanej do klientów. Podjęliśmy decyzję o zablokowaniu dostępu do tych dwóch witryn z naszej sieci, piszą właściciele YourT1WiFi. Szefowie firmy nie zgadzają się również ze sposobem potraktowania parlera alternatywy dla Twittera przez Google, Amazon i Apple. Dostawca usług internetowych zapewnia również, że aby odblokować Facebooka i Twittera wystarczy wysłać maila z prośbą o przywrócenie usługi. Nie uważam, że te wszystkie bunty są merytorycznie uzasadnione. Rozumiem finanse, choć myślę, że akurat górale w Zakopanem specjalnie nie zbiednieją. Powiedział we wtorek na antenie Polsat News profesor Krzysztof Simon, odnosząc się do tzw. góralskiego weta i otwarcia działalności na Podhalu. Wielu przedsiębiorców zapowiada, że niezależnie od wszystkiego po 17 stycznia otworzą swoją działalność, która została odgórnie zawieszona przez rząd z powodu tzw. pandemii koronawirusa. Wśród nich są m.in. przedsiębiorcy z Podhala, którzy ogłosili inicjatywę góralskie veto zrzeszającą kilkuset przedsiębiorców. Problem polega na tym, że po 17 stycznia nadal będzie obowiązywać kwarantanna narodowa i związane z nią obostrzenia, o czym na początku tygodnia poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Do inicjatywy przedsiębiorców odniósł się profesor Krzysztof Simon, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej. Zapewnił, że mamy epidemię, ona się szerzy i słabo ją kontrolujemy. Są dwa elementy kontroli epidemii. Jedna to dystans, restrykcje, mycie rąk i noszenie masek, które to część niestety u nas łamie. Drugą są szczepienia jak najszerszej grupy społecznej, ale do tego muszą być szczepionki, innej możliwości walki nie ma, podkreślił lekarz. W związku z tym nie uważam, że te wszystkie bunty są merytorycznie uzasadnione, rozumiem finanse, choć myślę, że akurat górale w Zakopanem specjalnie nie zbiednieją. Problem jest z dużymi restauracjami i hotelami, które zapewniają wielu osobom dużo pracy i nie są w stanie ponosić tych kosztów. Niemniej jednak, tak, zdaje się, że dostały taką pomoc, która pomoże im przetrwać ten trudny okres, dodał profesor Simon, po czym e, powiedział, że nie sądzi, aby ktokolwiek na podchalu i w zakopanem umarł z głodu. Coraz więcej przedsiębiorców, tymczasem nie patrząc na rządowe ograniczenia, otwiera swoje biznesy. Większość z nich mówi, że nie ma już nic do stracenia. Jeśli bowiem nie będą działać, to przedłużające się lockdowny spowodują nieodwracalną falę bankructw. Rząd chce karać niepokornych, ale z drugiej strony zapowiada przyspieszenie luzowania restrykcji. Wielu przedsiębiorców ośmielił niedawny wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w Opolu, który orzekając w sprawie fryzjera ukaranego przez Sanepit, uznał, że rządowy zakaz działalności firmy jest nielegalny. W USA stwierdził, że służby sanitarne nie mogą nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Sygnał do strajku dali inicjatorzy akcji góralskie veto, zapowiadający ponowne otwarcie swoich biznesów 18 stycznia. Jednak już dziś na Podhalu nie brakuje turystów. W ślady górali idą przedsiębiorcy z całej Polski. Zbiorowy pozew ponownie składają właściciele branży fitness. Istnienie branży o wartości 4 miliardów złotych i zatrudniającej około 100 tysięcy ludzi jest nadal zagrożone. Po kilku tygodniowych analizach prawnych, spotkaniach z licznymi kancelariami oraz dokładnej weryfikacji potencjalnych szans, ponownie uruchamiamy projekt pozwu przeciwko obowiązującym restrykcjom i kwestii odszkodowawczej, pisze w oświadczeniu Polska Federacja Fitness, zapowiadając pozwanie Skarbu Państwa. Pozwy składają także hotelarze, właściciele klubów i dyskotek oraz restauratorzy. Jednak większość przedsiębiorców nie czeka na decyzję i otwiera się mimo lockdownu. Dzisiaj nie jest to już obchodzenie obostrzeń, na przykład otwieranie lodowiska pod postacią kwiaciarni, czy zapraszanie przyjaciół do przenosowania w hotelu, ale jawne otwieranie swoich biznesów swój własny bunt pod hasłem otwieramy. Organizuje także partia Strajk Przedsiębiorców. Widzimy, że lawina ruszyła, mówi Michał Wojciechowski, szef ogólnopolskich struktur partii. Pod hale ruszyło, ruszył Śląsk. Ruszą też kolejne regiony, dodaje mówiąc, że zbuntowało, zbuntowały się już tysiące przedsiębiorców. Do tych szacunkowych liczb należy dodać osoby otwierające się indywidualnie. Rząd chce surowo karać tych, którzy mimo restrykcji otworzą biznesy. Natomiast jak sugeruje RMFFM, wzmocni to tylko opór. Dlatego jak ustalili dziennikarze stacji, Ministrowie chcą od 1 lutego zacząć luzować obostrzenia. Na początek otwarte miałyby zostać sklepy w galeriach handlowych, później może hotele. Do wiosny zapewne będą musieli poczekać restauratorzy i branża fitness. Zgodnie z zapowiedzią prezydent Andrzej Duda odznaczył Żorzet Mosbacher krzyżem wielkim orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasador USA w Polsce kończy swoją misję dyplomatyczną. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, order został nadany w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego wśród osiągnięć Ambasador przypomniano podpisanie przez prezydentów Duda i Trumpa deklaracji o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym, której filarami pozostają współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyka, wymiana handlowa, inwestycje, badania i innowacje. Wśród zasług wymieniono też podpisanie długoterminowych kontraktów na dostawy LNG z USA oraz wzmocnienie wymiany handlowej ze Stanami. Doceniono też współpracę w zakresie inicjatywy Trójmorza, jak i włączenie Polski do ruchu bezwizowego informowała, że z dniem 20 stycznia, kiedy to odbędzie się inauguracja 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, przestanie ona pełnić urząd ambasadora USA w Polsce. Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od Mosbacher we wrześniu 2018 roku. Była ona pierwszą pełniącą to stanowisko kobietą w historii polsko-amerykańskich stosunków. Mosbacher zostanie zapamiętana jako ambasador stosujący taktykę marchewki i kija z zastrzeżeniem, że kija używała częściej. Ambasador USA w Polsce to niejednokrotnie wyrażała swoje oburzenie dotyczące braku akceptacji przez Polaków dla instalacji ideologii LGBT. Podpisała się m.in. pod listem otwartym z poparciem dla Parady Równości w Warszawie 8 czerwca 2019 roku, a także krytykowała naklejkę Strefa Wolna od LGBT. Na zawsze zostaną również zapamiętane jej słowa, że Polacy są po złej stronie historii. Mosbacher stwierdziła, że Polska stoi po złej stronie historii w sprawie praw osób LGBT. W tym zakresie przedstawiła krytykę prezydenta Dudy i wielu ważnych Polskich polityków. Ponadto, mimo wielu apeli, Mosbacher niejednokrotnie straszyła Polaków amerykańską ustawą 447 dotyczącą tak zwanego mienia bezspadkowego. W zeszłą sobotę prawodawcy z Kentucky uchwalili dwie ustawy antyaborcyjne. Uzyskały one pełne poparcie w legislaturze stanowej. Przewidują m.in. sankcje karne i cywilne za naruszanie przepisów stanowych. Ustawa Izby Reprezentantów, Bill 2, pozwala prokuratorowi generalnemu nakładać sankcje karne i cywilne za każdorazowe łamanie przepisów administracyjnych dotyczących ograniczeń nałożonych na ośrodki aborcyjne. Republikański prokurator generalny Daniel Cameron jest przeciwnikiem zabijania dzieci poczętych. Wyraził zadowolenie z przyznania mu jasnych kompetencji. Senacka ustawa Bill 9 wymaga, aby urodzone żywe niemowlęta otrzymywały wszystkie odpowiednie z medycznego punktu widzenia i rozsądne środki w celu zachowania ich życia, niezależnie od stanu rozwoju ciąży, aktualnej niepełnosprawności lub zgody rodziców. American Civil Liberties Union z Kentucky wydała oświadczenie, potępiając regulację. Organizacja proaborcyjna wskazuje, że fragmenty ustaw House Bill 2 i Senat Bill 9 służą jedynie do zawstydzania i ostracyzmu pacjentów oraz pracowników służby zdrowia. Aktywiści proaborcyjni od dawna ubolewają, że wskutek stygmatyzacji aborcji proceder zabijania dzieci poczętych nie jest powszechnie uznawany i stosowany. Demokratyczny gubernator Andy Besher zawetował w zeszłym roku przepisy, które ograniczały dostęp do aborcji. Powiedział, że istnieją już regulacje chroniące urodzone żywe niemowlęta. Ustawa przeszła w ostatni dzień 30-dniowej sesji w Kentucky za zaostrzeniem dostępu do aborcji i poprawą opieki nad dziećmi urodzonymi wskutek nieudanej aborcji. Zagłosowało ponad 2 trzecie kongresmenów, co stanowi większość odporną na weto gubernatora. Antyaborcyjny prokurator generalny w Kentucky otrzyma nowe uprawnienia do regulowania pracy ośrodków aborcyjnych. W ostatnich latach parlamentarzyści z Kentucky wprowadzili szereg ograniczeń administracyjnych utrudniających pracę aborcjonistów i ośrodków aborcyjnych w stanie. Widzę, że dyskusja o prawach osób zaszczepionych i niezaszczepionych wywołuje dużo emocji. Pojawiają się wątki dotyczące dyskryminacji osób niezaszczepionych. Dyskusja o tak zwanych benefitach trwa. Na razie nie ma gotowych rozwiązań, oprócz dość oczywistych udogodnień, mówił w rozmowie z tygodnikiem do rzeczy Adam Niedzielski, minister zdrowia. Niedzielski przyznał, że póki co benefity będą dotyczyły np. osób wracających z zagranicy. Mamy dziś nakaz kwarantanny, któremu osoba zaszczepiona nie będzie podlegać. Druga sytuacja, gdy Sanepit potwierdza, kontakt z zakażonym pacjentem, osoba zaszczepiona nie będzie musiała przebywać na kwarantannie. Trzecia to niewliczenie zaszczepionych do limitu osób, które mogą uczestniczyć w imprezach i spotkaniach rodzinnych. To nie są przywileje, tylko oczywiste konsekwencje tego, że ktoś jest odporny, dodał. Zapytany o przyczynę ogromnego wzrostu liczby osób zmarłych w Polsce w roku 2020 o około 70 tysięcy, podczas gdy w Niemczech, Austrii czy nawet we Włoszech nie ma ogólnego dużego wzrostu liczby zgonów, Niedzielski odpowiedział, część zgonów wynikała z ograniczeń możliwości dostępu do służby zdrowia. Wiele zgonów covidowych wynikało z tego, że pacjenci za późno trafiali do szpitali, kiedy już nie można było interweniować podając leki czy tlen. Musieli być od razu podłączeni pod respirator, a szacunki są takie, że nawet 30-50% takich pacjentów umiera. Następnie minister zdrowia wymienił rzeczy, które postrzega jako sukcesy na froncie walki z COVID, Między innymi zakupy Remdesiviru, poprawę systemu dystrybucji butli z tlenem, wprowadzenie programu domowej opieki medycznej. Udało nam się też usprawnić działanie ratownictwa medycznego i trafnego doboru szpitala do przewiezienia pacjenta. Wszyscy słyszeliśmy o karetkach czekających po kilka godzin, by zostawić pacjenta w szpitalu. Teraz już to się nie zdarza, stwierdził. Skoro na COVID zmarło w Polsce w 2020 roku około 29 tysięcy osób, to skąd wzrost zgonów o kolejne 41 tysięcy? Na to pytanie minister nie udziela odpowiedzi poza przywołanymi już słowami. Część zgonów wynikała z ograniczenia możliwości dostępu do służby zdrowia. Popularny w Niemczech wykonawca muzyki pop Michael Wendler został dosłownie wymazany z telewizyjnego show stacji RTL. Powodem było wygłoszenie przez wokalistę niewygodnych poglądów na temat społecznych skutków reżimu sanitarnego. Muzyk był do niedawna jednym z jurorów cieszącego się wielomilionową widownią programu. Deutschland Zucht den Superstar, którego nazwa w tłumaczeniu brzmi Niemcy szukają swojej super gwiazdy. To znany format, polegający na występach utalentowanych uczestników amatorów, których zdolności oceniają znani przedstawiciele popkultury. Jesienią jednak Wendler ogłosił, że opuszcza media społecznościowe, które skrytykował za realizowanie celów politycznych i zwalczanie niezależnych poglądów. Zrezygnował również z udziału w programie. Po tej deklaracji producent audycji, stacja RTL, kontynuował emisję uprzednio nagranych odcinków i nic nie wskazywało na to, to, że zdarzy się coś nadzwyczajnego, wszystko by się tak właśnie odbyło, gdyby nie najnowsza wypowiedź Michaela Wendlera, który po raz kolejny pozwolił sobie na ostrą krytykę polityki antykoronawirusowej rządu Angeli Merkel. Powiedział, że te wszystkie obostrzenia, które od wielu miesięcy spotykają Niemców, ograniczają życie społeczne, gospodarcze, niszczą tkankę życia społecznego. Porównał je do życia w obozie koncentracyjnym. Tego już było za wiele, relacjonowała mieszkanka Niemiec Agnieszka Wolska na antenie telewizji w Realu 24. Tego rodzaju zestawienie było kroplą, która przepełniła czarę goryczy, dodała. Telewizja zareagowała w bezprecedensowy sposób, wprawdzie wciąż emituje odcinki nagrane jeszcze z udziałem muzyka, jednak jego postać w studiu oraz wypowiedzi nadawca wymazał. Michael Wendler nie istnieje, został wygumkowany, podsumowała Agnieszka Wolska. To są realia stalinizmu, myśl o zbrodnia ocenił prowadzący rozmowę Piotr Szlachtowicz. Wygląda na to, że ktokolwiek, kto ma jakieś pytania o rzeczywistość, w której nic się nie klei, zostanie tak potraktowany. Rozmówcy zwrócili uwagę, że do zdarzenia do w środku Europy i to w państwie, które próbuje się przedstawiać jako orędownik i obrońca demokracji mający wyznaczać wzorce z życia publicznego. Wśród komentarzy, które po tym zdarzeniu pojawiły się w Niemczech nie brak było również i porównań do standardów zaczerpniętych z Chin, gdzie funkcjonowanie w zwykłym obiegu społecznym uzależnione jest od przyznawanych przez władzę punktów i generalnie rzecz biorąc lojalności wobec opresyjnego reżimu. To był raport PCH24. Jacek Orzuk, dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o możliwości wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia!